Witam Państwa. Zapraszam serdecznie na drugą aukcję młotkową tym razem sztuki współczesnej World Art Bee dla kolekcjonerów, która odbędzie się 3 października. Większość prac powstała podczas gorącego lata i na zamówienie World Art Bee. Tematem dominującym drugiej aukcji sztuki współczesnej World Art Bee jest niezwykła wrażliwość pejzażu i symbolizm. Zaprezentuję Państwu prace wyselekcjonowane z pracowni artystów. I podobnie jak na pierwszej aukcji World Art Bee, zgromadzone prace różnych technik, tym razem zaczynamy od techniki mieszanej, nietypowego gwaszu koni, mistrza Józefa Wilkonia, sztuki użytkowej z haftem zbóje w interpretacji dzieła Alibaby Józefa Wilkonia w kimonie autorstwa Anny Katarzyny Borowczak, olej na płótnie przy zastosowaniu różnych technik malarskich, niezwykle oddziałujący obraz Urszuli Religii Parfianowicz pod tytułem Pawie, czy też baśniowy wyraz pracy Dariusza Brańskiego w Narodzinach Pegaza. Pomocne nałożenie farby i użycie wielu kolorów w pracy Marii Dziopak, posoczyste, zmysłowe i pełne miłości arbuzy Martyny Kliszewskiej oraz słoneczne, dynamiczne i nawiązujące do wspomnień wakacyjnych prace olejne wybitnej artystki Jolanty Caban. Oleje na desce Jerzego Bieleckiego tak bardzo mnie zachwyciły, że tym razem postanowiłam pokazać nie jedną, ale dwie prace, zaś praca Miry Smerek-Bieleckiej została specjalnie przygotowana na poczet tej aukcji. Akwarela Tango Hanny Bakuły jest retrospekcją po naszym spotkaniu, ponieważ chciałam nie odnosić się tym razem do pandemii, jak na pierwszej aukcji, ale pokazać bardziej taki jesienny klimat. Niespodziankę przygotowała dla Państwa Małgorzata Maćkowiak, zaś Piotr Czesław Szczepański zachwycił mnie nowymi swoimi pracami. Na aukcję zaprosiłam także dwóch artystów młodego pokolenia, Sylwię Marię Grzyb i jej marzycielkę oraz Szymona Poloczka i jego retrospekcję Pola pełne słońca i pszenicy. Benedykt Kroplewski i jego interesujące spojrzenie na miasta tak bardzo mnie zachwyciły, że postanowiłam pokazać dawno niewidzianego artystę na aukcji. Na aukcji sztuki współczesnej World Art Bee nie może zabraknąć mistrzów. Stąd zapraszam do licytacji niespotykanej pracy Rafała Olbińskiego oraz dzieła rysunku Joanny Sarapaty. Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną aukcję sztuki współczesnej, która odbędzie się na żywo i przed monitorami komputerów.